Witajcie. Ten film dedykuję mojemu futrzanemu przyjacielowi, którego musiałam wczoraj pożegnać. Dziękuję za wszystko, Blekusiu. Z tej okazji pokażę wam krótki horror filmik, który nagraliśmy kiedyś z jego udziałem. Ukazał się w odcinku specjalnym z okazji pojawienia się na kanale 10 tysięcy widzów. Po tym opowiem wam dwie paranormalne historie widzów. Zaczynajmy. Kiedy miałam 9 lat, operowano mnie. Szybko mnie przyjęli na listę, ponieważ była możliwość, że to mógł być rak. Wiedziałam o tym. Przed operacją standardowo mnie uśpiono, ale podczas narkozy miałam jakąś dziwną wizję. Ukazał mi się biały obłoczek, który zapytał: boisz się mnie? Nic nie odpowiedziałam. Później tajemniczy dym powiedział: chodź za mną. Nie wiem, czemu to zrobiłam, ale poszłam i zobaczyłam moją mamę płaczącą na korytarzu. Później przemieściliśmy się do mojego domu, gdzie ujrzałam moją siostrę, jak się modli. Wtem powróciłam na salę i zobaczyłam moją obrzydliwą ranę, którą zrobili mi lekarze. Chciało mi się wymiotować. Ta chmura ponownie przemówiła, tym razem już ostatni raz. Wszystko będzie dobrze. Zaraz potem obudziła mnie pielęgniarka. Znajdowałam się na mojej sali z kroplówką przypiętą do ręki. Mama siedziała już koło mnie i trzymała mnie za drugą rękę. Teraz jestem dużo starsza i dopiero zdobyłam się na odwagę, żeby opowiedzieć o tym nietypowym zdarzeniu. Nigdy więcej nie widziałam tej postaci na oczy. Moja historia zaczyna się, kiedy miałem około 13 lub 15 lat. Nie pamiętam już dokładnie. Była jesień i zmrok zaczynał zapadać coraz wcześniej. Bardzo często grałem ze znajomymi w piłkę przed domem, więc tak też było i tego dnia. Zajęci zabawą, nim się obejrzeliśmy, zapadł zmrok. Postanowiliśmy, że nadeszła pora, by rozejść się do domu. Był wśród nas chłopak, który mieszkał po drugiej stronie wsi i aby dotrzeć do domu, musiał przejść przez las, a następnie pokonać most nad pobliską rzeką. Poprosił nas, abyśmy odprowadzili go właśnie do tego mostu, gdyż sam bał się iść po zmroku. Gdy zapytałem go, czego się boi, odrzekł, że przy owym moście znajduje się stara opuszczona leśniczówka i dzieją się tam dziwne rzeczy. Pewnego dnia do tego budynku wybrała się jego siostra wraz ze znajomymi. Wewnątrz dom wyglądał, jakby ktoś pozostawił go tylko na jakiś czas, ale później miał zamiar wrócić. Meble były pozabezpieczane folią, aby nie zaszły kurzem. Po pewnym czasie, kiedy dziewczyny były na parterze, ze strychu zaczęły dobywać się dziwne dźwięki, przypominające kroki w podkutych butach. Wtem wszyscy wybiegli z domu i nie odważyli się już tam wrócić. Kiedy kolega skończył mówić, wśród nas nastała cisza. Zaświtało mi w głowie, że to by się zgadzało, gdyż kiedyś mieszkał tam leśniczy i na pewno posiadał takowe buty. Ja jednak podchodziłem do tej opowieści z dystansem. Myślałem sobie, że to tylko głupkowate historie mające wzbudzić w nas strach. W końcu wyruszyliśmy w drogę. Szliśmy we czterech, ja, odprowadzany kolega i dwóch moich bardzo dobrych przyjaciół.
W pewnym momencie odwróciłem się i zauważyłam, że idzie za nami jakiś mężczyzna, który ma na sobie białe ubrania. Nie zaniepokoiłem się, gdyż w przemierzanym przez nas lasku często kręcili się, że tak to ujmę, panowie, którzy lubią spożywać alkohol i nie chcą, aby ktoś ich widział. Podążaliśmy dalej i w końcu dotarliśmy do tak słynnego mostu i znajdującej się około 100 metrów od niego opuszczonej leśniczówki. Odwróciłem się i spostrzegłem, że gdy przeszliśmy przez most, mężczyzna idący za nami zatrzymał się przed nim i wpatrywał się w lustro wody. Pomyślałem, to na pewno jakiś wędkarz, który planuje wybrać się na ryby i poszukuje dogodnego miejsca do tego. Potem postanowiliśmy odprowadzić kolegę troszkę dalej, mianowicie do początku ogrodzenia leśniczówki. Gdy już tam dotarliśmy, pożegnaliśmy się, a kolega poszedł dalej już sam. Nasza trójka zawróciła. Gdy dotarliśmy ponownie do mostu, zauważyliśmy białego wędkarza, który dalej stał w tym samym miejscu i w tej samej pozycji. To właśnie wtedy coś mnie tknęło. Zacząłem składać to wszystko w jedną całość. Gość mimo późnej pory i zmroku idzie za nami do lasu popatrzeć się w wodę. Okej, to bym zrozumiał, tłumacząc sobie to właśnie tym wędkarzem. Ale po co ubrał się cały na biało? I to do tego stopnia, że aż dosłownie się świecił. Wszystko zaczynało się robić, lekko mówiąc, dziwne. Moi znajomi akurat nie przejęli się nim tak jak ja, gdyż byli zajęci rozmową. Gdy mieliśmy już wejść na most, mężczyzna, który wcześniej wydawał się być zamrożony, nagle odwrócił się i ruszył w kierunku, z którego przyszedł, w taki sposób, że szedł przed nami oddalony o około 10 metrów. W ten sposób weszliśmy w obszar lasu, który był liściasty i praktycznie nie przepuszczał blasku księżyca, który tej nocy świecił. Tak więc było tam naprawdę ciemno. Wtedy właśnie przyjrzałem się dokładnie tajemniczemu mężczyźnie, gdyż w tej ciemności był bardzo dobrze widoczny. Był łysy i bardzo wysoki. Wyglądał, jakby miał ze 2 metry. Mimo największych starań nie mogłem dostrzec jego nóg od kolan w dół, chociaż reszta ciała była doskonale widoczna. Nogi jakby się rozpływały w ciemnościach. Koledzy również, widząc zaistniałą sytuację, przerwali rozmowę i zaczęli się zastanawiać, kto to jest. Pomyślałem sobie, dość tego, i krzyknąłem: proszę pana! Nic, gość nawet nie drgnął. Pomyślałem sobie, no nie, jeszcze mnie ignoruje, więc ponowiłem krzyk, tym razem bardziej stanowczym tonem: proszę pana! Dalej nic. Znajomi również zaczęli krzyczeć na postać, ale ona nawet się nie odwróciła. Wpadłem na pomysł, aby nagrać całą tą dziwną sytuację telefonem. Nie myśląc długo, wszyscy wyciągnęliśmy komórki i zaczęliśmy wszystko rejestrować. Nogi zrobiły mi się jak z waty, gdy zobaczyłem, że mimo tego, że nagrywam postać, nie było jej na wyświetlaczu, ani u mnie, ani u pozostałych 2 chłopaków. Stwierdziłem, nie, dosyć tego, zawijamy się. Równolegle do drogi prowadziła ścieżka, która kończyła się na całe szczęście zaraz za moim domem, więc udaliśmy się nią stanowczym krokiem, nie spuszczając postaci z oka. Po 15 przebytych metrach zniknęła gdzieś pomiędzy drzewami, a my rozeszliśmy się do domów, nie wiedząc, co to było. Następnego dnia postanowiłem wybrać się do babci, gdyż wiedziałem z jej opowieści, że w dzieciństwie przeżyła coś podobnego. Opowiedziałem jej o wszystkim, a ona bez wahania stwierdziła, że z opisanego przeze mnie wyglądu wynika, że na pewno był to duch zmarłego leśniczego. Nie wiedziałem, co o tym myśleć. Z biegiem czasu zapomniałem o całym zajściu. Minęły około 3 lub 4 lata, aż pewnego dnia w całej wsi zrobiło się głośno o kobiecie, która spadła z, a jakżeby inaczej, mostu koło leśniczówki, tracąc przy tym życie. Kilka tygodni po tym zdarzeniu wybrałem się na spacer ze znajomą, właśnie drogą prowadzącą przez most. Kiedy już przez niego przeszliśmy z kierunku rzeki, słychać było dziwne jęki. Nie brzmiały one jak wrażenie bólu, lecz bardziej jak charczenie. Uciekliśmy stamtąd szybko. Kolejnym moim zdarzeniem związanym z tym miejscem była sytuacja, gdy nocą około godziny 23 wracałem do domu. Miałem do wyboru drogę przez most lub dużo dłuższą drogę okrężną. Doskonale pamiętałem wszystko to, co się tam wydarzyło. I to, że tym razem byłem sam, bez żadnego towarzysza.
Ze względu na późną porę i to, że chciałam być już w domu, wybrałem krótszą drogę koło mostu i leśniczówki. Tym razem szedłem z drugiej strony, więc najpierw musiałem minąć budynek, a dopiero później most. Jeśli chodzi o leśniczówkę, to był to parterowy budynek, obrypany z tynku tak, że wystawały spod niego cegły. Okna były pozabijane deskami, a na placu przed domem rosły uschnięte drzewa owocowe, które w nocy w połączeniu z blaskiem księżyca sprawiały efekty lepsze niż w niejednym horrorze. Nie wiem, co podkusiło mnie, żeby tamtędy iść. Gdy w końcu byłem już prawie na wysokości bramy wjazdowej do posesji, nagle na środku drogi w odległości około 20 lub może 30 metrów ode mnie rozbłysła kula o rozmiarze zbliżonym do piłki futbolowej. Stanąłem jak wryty. Pomyślałem, no nie, chciałeś, to masz swoją drogę na skróty. Postanowiłem nie ruszać się i zaczekać na rozwój wydarzeń. Po kilku chwilach kula jednostajnym ruchem zaczęła podnosić się z ziemi na wysokość mniej więcej 2 metrów i skręciła delikatnie w stronę ogrodzenia leśniczówki. Tam zamarła, jakby chciała zejść mi z drogi i powiedzieć: śmiało, idź. Jednak ja stwierdziłem, że na pewno tamtędy nie przejdę. Na początku zacząłem się powoli wycofywać, nie tracąc kuli z pola widzenia, a potem dałem nogi za pas. Niepokojących sytuacji było więcej. Czasem z krzaków dobiegały dziwne dźwięki i tym podobne. Postanowiłam jednak opisać tylko te dwie historie, które najbardziej mnie przeraziły. Dodam jeszcze, że gdy opowiadałem o tym znajomym, sami chcieli się tam wybrać i gdy szliśmy tam w nocy grupą, nic się nie działo. Natomiast wystarczyło, że pójdę tam sam i byłem pewny, że wydarzy się coś niepokojącego. Później zaprzestałem tamtędy chadzać. Wiem, że może znaleźć się całe mnóstwo osób podchodzących do moich historii sceptycznie, ale ja wiem, że przeżyłem to naprawdę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Zapraszam na moje poprzednie filmy oraz Instagrama. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.